Głos nadziei na każdy dzień. Bóg w działaniu, część druga. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Księga Rodzaju, rozdział 2, wersety 2 i 19. Teraz wydarzenia przebiegają w nieco bardziej swobodny sposób. Zza ostrych i precyzyjnych linii pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju zaczynają wyzierać barwy. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg jawi się jako działający z wysokości i słowem powołujący do istnienia z odległej przestrzeni. Natomiast w drugim rozdziale Księgi Rodzaju Najwyższy wręcz przyklęka w prochu ziemi i bezpośrednio uczestniczy w procesie stwarzania. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju stwórcze działanie Wszechmocnego zostało wyrażone następującymi czasownikami. Stworzył, rzekł, widział, rozdzielił, nazwał, uczynił, ustanowił i pobłogosławił. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju użyte zostały mocniejsze czasowniki. Ukształtował, ulepił, tchnął, zasadził, umieścił, sprawił, wziął, osadził, rozkazał, przyprowadził, przywiódł, zesłał, wyjął, wypełnił. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg raz po raz przemawia. W następnym rozdziale znacznie więcej czyni, a mówi niewiele. Przemawia tylko dwukrotnie, raz do siebie i raz oznajmiając przykazanie dla pierwszego człowieka. W przeciwieństwie do oceny zawartej w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie wszystko było dobre, tutaj Stwórca ocenia sytuację jako niedobrą, ponieważ pierwszy człowiek jest sam. Zatem Bóg przystępuje do rozwiązania problemu. W jaki sposób? Otóż, jak wiemy, stwarza kobietę z żebra wyjętego z boku mężczyzny. Większość z nas przeocza fakt, iż była to finalna próba Pana zmiany niedobrego w dobre. Przed tą ostatnią udaną próbą Stwórca utworzył z prochu zwierzęta i ptaki. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Każda z tych historii stanowi ważny obraz Boga. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju ukazuje nam mądrego, spokojnego i potężnego technika. Natomiast w drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy Boga bliskiego człowiekowi i osobiście zaangażowanego w swoje stwórcze dzieło, tak iż brudzi sobie ręce prochem, lepiąc z gliny pierwszego człowieka. Brudzi sobie też ręce we krwi, wyjmując żebro z boku Adama i kształtując z niego Ewę. Pan jawi się tutaj jako bardzo bliski człowiekowi i osobiście zaangażowany w los każdego z nas. Richard Coffin.